Dobry wieczór Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Zaczynamy ten program w środku nocy z 15 na 16 kwietnia w dosyć nietypowej sytuacji, w dosyć, powiedziałbym, historycznej sytuacji, bo właśnie na stronach Sejmu ukazał się projekt zmian w Konstytucji, który został złożony przez posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwość, zresztą z datą 6 kwietnia, więc ciekawe, dlaczego tak długo nie został ujawniony. Z tego, co wiem, posłowie, przynajmniej posłowie opozycji, nie wiedzieli o tym wcześniej. Dowiedzieli się również, tak jak wszyscy obywatele, dopiero ze strony internetowej i ewentualnie z innych mediów. Natomiast Państwa i moim gościem będzie teraz pani Joanna Kluzik, poseł Koalicji Obywatelskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej, no, moja stara koleżanka, więc będę do niej mówił po imieniu. Joanno, kiedy dowiedziałaś się o tym, że wszedł jednak, tak wpłynął do laski tak ten wniosek? Dowiedziałam się godzinę temu, siedziałam sobie na Twitterze, podsumowałam ten dzień, który dzisiaj nie był łatwy, przypomnijmy, ustawa antyaborcyjna, polowania dzieci, zakaz edukacji seksualnej, naprawdę w Sejmie się dzisiaj dużo działo i tak wieczorem sobie podsumowywałam ten dzień i nagle Bóg, patrzę, jest informacja, że się na stronach sejmowych pojawił ten projekt. No taka pierwsza myśl to, że PiS już zupełnie oficjalnie poddał się, jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne 10 maja. To znaczy ja rozumiem, że oni zdali sobie sprawę z tego, że pomysł Jarosława Kaczyńskiego i parcie do tych wyborów za wszelką cenę to jest kompletne szaleństwo i tak odczytuję w tej pierwszej warstwie zgłoszenie tego projektu. No jest pytanie, co się będzie działo dalej. To jest pytanie do opozycji. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska na pewno będzie temu przeciwna, ale żeby takie zmiany w Konstytucji mogły nastąpić, to musi być zgoda 2/3 posłów wśród tych obecnych na sali. Jeżeli założymy, że wszyscy posłowie wezmą udział w głosowaniu, to musi te zmiany w Konstytucji poprzeć 307 posłów. Platforma ma 134 posłów, więc w zasadzie gdyby reszta opozycji w jakiś przedziwny sposób przystała na te propozycje, no to się może wydarzyć. No, mam nadzieję, że opozycja na to nie pójdzie. Później jeszcze musi być zgoda Senatu, ale to już bezwzględna większość o tym decyduje. Natomiast to, co ważne, to, że pierwsze czytanie tego projektu nie może się odbyć wcześniej niż 30 dni po tym, jak ten projekt wpłynął do Sejmu. Czyli jeżeli ten projekt wpłynął 6 kwietnia, to tak naprawdę pierwsze czytanie może się odbyć 30 dnia po wpłynięciu, czyli dokładnie w tym samym momencie, w którym wróci projekt mówiący o tym głosowaniu 10 maja. No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i teraz też się zastanawiam, czy te wszystkie dzisiejsze bardzo emocjonujące punkty były po to, żeby przykryć tę konstytucję, czy też rzeczywiście, jak chciała, żebyśmy wierzyli pani marszałek Witek, że po prostu czas się kończył i te projekty trzeba było wsadzić pod obrady. Joanno, ale oprócz tego wniosku, który został złożony dotyczący zmiany, projektu zmian konstytucji, został złożony również druk 338, który wprowadza propozycję zmian regulaminu Sejmu, czyli uchwała regulamin Sejmu może być zmieniona zgodnie z tą propozycją, bez żadnej konstytucyjnej większości, który zmienia okres czasu od czasu, kiedy został złożony projekt zmiany konstytucji do czasu pierwszego pytania, nie 30 dni, tylko 14. Czyli to wygląda, że to jest jakiś spory pośpiech, a biorąc pod uwagę, że ten druk ma datę 6 kwietnia, prawda, a dzisiaj jest 15, no to już zaraz tak naprawdę to czytanie może się odbyć. O czym to może świadczyć, taki przedziwny pośpiech? Pytanie podstawowe jest takie, czy ten projekt został wrzucony dlatego, że PiS dogadał się z częścią opozycji i uznał, że te wybory 10 maja są absolutnie nie do przeprowadzenia. Chce jakoś wyjść z tego z twarzą. Również zakłada, że za 2 czy 3 miesiące pozycja rządu będzie znacznie słabsza niż dzisiaj, ponieważ my będziemy odczuwać skutki tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili. Więc jest pytanie, czy
zdołał zgromadzić te 307 głosów w Sejmie i myśli o tym projekcie bardzo poważnie, czyli de facto to wtedy może się wydarzyć i wtedy rzeczywiście rozumiem, że im szybciej, tym lepiej, bo oddala się w ogóle myślenie o tych wyborach 10 maja, czy też na przykład jest ten projekt wrzucony nie dlatego, że PiS ma tę większość, tylko dlatego, że jakieś tam są wewnętrzne napięcia, tak? Były wicepremier Gowin ma szable swoje i może tam chcieć jakoś na tę sytuację wpływać. No, myślę, że w ciągu najbliższego czasu, no dzisiaj już jest środek nocy, pewnie jeszcze każdy z nas będzie próbował czegoś się dowiedzieć, no ale podstawowe pytanie jest, czy PiS ma większość w Sejmie dla tego projektu. Tego jeszcze dzisiaj nie wiem. Ja sprawdzałam, my według planu mamy posiedzenie Sejmu dzisiaj i jutro, a następne mieliśmy mieć dopiero 27 maja, no ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Ja też nie mam żadnych wątpliwości, że PiS, jeżeli będzie miał taką potrzebę, to po prostu wszystko połamie, to znaczy zrobi sobie taką uchwałę, jaką będzie chciał i będzie ten projekt po prostu chciał przepchnąć, ale teraz jest piłeczka po stronie opozycji i pytanie, czy PiS, który ma sam 235 posłów, będzie miał ich 307 do tej zmiany. Na pewno nie będzie miał nas, tak? Czy jako aktywny parlamentarzysta, no w końcu nie tylko się obrady dzieją na sali sejmowej, przecież są kuluary, są posiedzenia komisji. Czy ty nie masz wrażenia takiego, które ja trochę zaczynam rozumieć w tej chwili? Ja niedawno zbierałem stanowiska różnych środowisk politycznych, partii, różnych komitetów wyborczych w sprawie dopuszczalności wyborów 10 maja. Jedynie kandydatka Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, powiedziała, że to nie będą żadne wybory, ona rekomenduje, żeby zostać w domu. No de facto Koalicja Obywatelska ogłosiła bojkot tych wyborów, więc ja próbowałem się dowiedzieć o podobne stanowisko w innych komitetach wyborczych i prawdę mówiąc nigdzie nie dostałem żadnej stanowczej odpowiedzi. Czyli właściwie cały czas te inne środowiska polityczne, w tym też część opozycji parlamentarnej, myśli sobie o tym, że a nuż da się jakoś tą sprawę, że tak powiem, z Prawem i Sprawiedliwością uzgodnić. Też chciałbym zwrócić uwagę, że te dzisiejsze projekty ustaw omawiane na posiedzeniu to są projekty, które są bardzo na rękę konserwatywnym wyborcom. A do tych samych wyborców apeluje zarówno Konfederacja, jak i część PSL-u. Czy nie widzisz tutaj jakiegoś ryzyka? Czy uważasz to za prawdopodobne, żeby to taki handel był? To oczywiście prawda. Marszałek Kidawa-Błońska bardzo odpowiedzialnie mówiła o tym, że te wybory 10 maja nie powinny się odbyć. W badaniach opinii publicznej wychodziło, że 80% ludzi, czy tam 77% ludzi nie zamierza brać w tych wyborach udziału, ale kontrkandydaci naszej kandydatki zobaczyli szansę w tym, tak, że ona mówi, no skupmy się w tej chwili na czymś innym i rzeczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz dwa dni temu mówił wprost, że on absolutnie będzie walczył. Konsekwencją tego był taki zarzut, że nie chce brać udział w wyborach, które nie mogą być demokratyczne, nie będą demokratyczne, w związku z tym no, będą generalnie wątpliwe. Ale też, żeby była jasność, my się ze sobą komunikujemy, ale komunikujemy się głównie za pomocą mediów społecznościowych, więc też i te rozmowy w kuluarach, te rozmowy już takie oficjalne, czy też poszczególnych klubów, no one są znacznie, znacznie trudniejsze. No my mamy rano, nie rano, o 13 powinniśmy zacząć głosowania tych projektów, które dzisiaj były procedowane. My z wszystkich tych trudnych projektach zgłaszaliśmy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. To jest taki wniosek, żeby tym projektem się już dalej nie zajmować. No i te głosowania jutrzejsze
też pokażą, jak się będzie zachowywała opozycja, czy te właśnie i inne kluby będą za dalszym procedowaniem tych projektów, czy też nie. Więc ten jutrzejszy dzień pokaże bardzo dużo, no ale też przy okazji po tonie, w jakim będą się wypowiadali politycy poszczególnych partii, będziemy mogli się dowiedzieć, czy są zwolennikami, czy przeciwnikami tego nocnego pomysłu PiS-u. Nocnego projektu zmiany konstytucji. A jak myślisz, powiedz mi taką rzecz, czy wydaje ci się, że ten ton będzie kluczowy, czy bardziej wyniki tych głosowań? Bo ja mam takie wrażenie, że te wyniki nam dużo więcej powiedzą niż być może ton wypowiedzi, że tak powiem, szefów klubów. Jutro nie dostaniemy odpowiedzi na to, dlatego że jutro będzie, my postawiliśmy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, co oznacza decyzję o tym, czy wyrzucamy ten projekt, nie pracujemy nad nim, czy wysyłamy go do komisji. Jak wysyłamy projekt do komisji, to on może tam być albo opracowany i wróci do nas na następne czytanie, albo może w tej komisji sobie leżeć przez najbliższe 2-3 lata, więc jutro może być grupa posłów, która nie chcąc się narażać tej konserwatywnej części, która chciałaby tych projektów, będzie za wrzuceniem tych projektów do pracy w komisji, w takiej wielkiej nadziei, że na ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze przyjdzie czas kiedyś później, a być może już nie będzie o tym mowy. Ja na pewno będę z dużą uwagą wsłuchiwała się w to, co mówią szefowie poszczególnych partii czy szefowie poszczególnych klubów. Mogą nie chcieć się przyznać do tego, że jakoś tam myślą, że ten projekt PiS-u ma sens, ale jednak ton wypowiedzi będzie mówił bardzo dużo. No, pytanie zasadnicze jest takie, bo nie sądzę, żeby PiS chciał wrzucać ten projekt bez sprawdzenia, czy on ma szansę, tak? To jest pytanie. Czy on został wrzucony dlatego, że są wewnątrz PiS-u tak duże napięcia i żeby mieć Gowina dalej po swojej stronie, trzeba było wrzucić projekt, który nie będzie miał szans, czy też są po jakiejś serii rozmów i mają nadzieję czy szansę, żeby te 307 głosów mieć. No. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że ten wniosek podpisało 93 posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w tym z jednej strony kluczowi liderzy dla Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki, ze strony Porozumienia podpisał to między innymi Gowin, natomiast nie ma tam podpisu Zbigniewa Ziobry. Czy to jest też jakiś wynik jakichś tarć wewnętrznych, to jest, gdzie 1/5 to jest dokładnie tyle, ale też i absolutne minimum, które liczba posłów, która może złożyć wniosek o zmianę konstytucji, to musi być 1/5 składu parlamentu, dokładnie tyle, ani o jednego więcej. To znaczy, to znowu jest pytanie, w jaki sposób te podpisy były zebrane, bo rzeczywiście, żeby zgłosić taki projekt, to musi być 1/5 posłów. No i teraz jest pytanie, czy ta wewnętrzna gra, bo czy Zbigniew Ziobro chce tam jakieś swoje rzeczy ugrać? No na pewno tak, ale ja też nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy po prostu było tak, że oni szukali tych głosów, szukali, nazbierali, żeby była 1/5 i wrzucili, bo po prostu już nie mieli tyle głosów, ile potrzebują, czy też się za tym coś więcej będzie kryć. Jeżeli Gowin się jakoś tam wyłamuje, czy chce sobie stworzyć swoją przestrzeń, no to też nie wyobrażam sobie, żeby Zbigniew Ziobro tego nie chciał robić, no tylko rozumiem, że robi to tak, że my tego nie widzimy w tej chwili. No i właściwie mam ostatnie pytanie, bo też zwróciłaś uwagę na pewną zbieżność dat, to znaczy jeżeli nie zostanie zmieniony regulamin, no bo to, że wpłynął taki wniosek, to jeszcze nie mamy pewności, no chociaż Prawo i Sprawiedliwość raczej wygrywa takie głosowania, ale to jeszcze nie jest 100% pewność, że ten termin zostanie skrócony do 14 dni, ale zwróciłeś uwagę na tą zbieżność, że to pierwsze czytanie poprawek do konstytucji może się odbyć mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wróci z Senatu ta ustawa dotycząca zmian w kodeksie wyborczym.
Czy to nie jest rodzaj szantażu? Czy to nie będzie tak, że nagle opozycja zostanie postawiona pod ścianą z taką deklaracją? Albo się zgodzicie na zmianę konstytucji, albo wybory odbędą się w przewidzianym terminie i narażacie wy narażacie, bo to wasz upór do tego doprowadzi, że ludzie będą ryzykować zdrowiem i życiem, oddając głosy w głosowaniu, czy korespondencyjnym, czy osobiście w komisjach wyborczych. Czy nie boisz się takiego szantażu? No, tak. Tylko, że to jest absolutnie fałszywa alternatywa, dlatego, że to nie jest sytuacja, w której musi zaistnieć wersja A, czyli wybory 10 maja, albo wersja B, czyli 7-letnia kadencja prezydenta. Jest bardzo rozsądny pomysł, o którym mówimy od samego początku, czyli trzeba wprowadzić stan klęski w tej chwili i wtedy te wybory za kilka miesięcy już po epidemii będą mogły się odbyć. No to nie jest sytuacja, w której my musimy jedną z tych dwóch rzeczy wybrać. Nie, no. Tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której w ogóle nie powinniśmy się zajmować tego typu sprawami, tylko powinniśmy się zajmować tym, co się dzieje w szpitalach, w domach opieki. No to jest to, czym się powinniśmy zająć w tej chwili. Jak już będzie na to dobry moment, no to wtedy trzeba zrobić wybory. I jest na to mechanizm, bo wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwala na przesunięcie wyborów. Gdyby nie ta absolutnie polityczna obsesja i podporządkowanie wszystkiemu tego, żeby nie oddać władzy, no to powinniśmy się zajmować tym, co jest zdecydowanie ważniejsze dla 38 milionów ludzi. Tak, no to jest jasne, ale też warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że ten 90-dniowy termin po zakończeniu stanu klęski żywiołowej jest nie tylko dlatego, żeby wiedzieć na pewno, że stan klęski się, że tak powiem, zakończył bez konsekwencji, dalszych przynajmniej, ale także po to, żeby można było odbyć normalną kampanię wyborczą, no bo to, co w tej chwili się działo, trudno nazwać kampanią wyborczą, tylko to była kampania jednego kandydata, który absolutnie się lansował z pracownikami ratownictwa medycznego. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Przepraszam za tak późną porę. Nie ma problemu. Tak powiem, dobrej nocy. Połączenia i do usłyszenia. Do zobaczenia. Jutro będziemy wiedzieć więcej. Tak. Do zobaczenia. Na razie.